Taktykę, no ale sam przyznaję, że nie przyniosła rezultatu i jest w kropce, co dalej robić z tym koniem. On zapowiadał się na znakomitego konia, ale niestety pokładanych w nim nadziei nie spełnił. Dwójka Apollo del Sol, bardzo ciekawy koń urodzony we Francji, trenowany przez Justynę Domańską, pojedzie Sanzarabaye, jockey. Trenerka mówi, że trzyma koń poziom, no ale startuje z wyścigową śmietanką. Mimo to liczy na bardzo dobry występ. Apollo del Sol w tym roku dwa razy drugi. Numer 3 Salam Al-Khaledia, urodzony we Francji. Trenuje go Maciej Kac, przy ksiądze jockey Konrad Mazur. Salam tylko raz w tym roku startował i biegł nagrodę z Kowronka. Wygrał też, z pewnością tutaj tanio skóry nie sprzeda. Numer 4 Razmi Al-Khaledia, urodzony we Francji, trenuje go Janusz Kozłowski, siodleczokę Anton Turgajew. No i trener mówi, że broni faworyta, wystąpi i mam nadzieję, że nie zawiedzie. Tak, proszę Państwa, to jest wielki faworyt gonitwy Razmi Al-Khaledia. Numer 5, pierwszy z dwóch derbistów, wielki Daklis, trenowany przez Adama Wyżyka, prywatnej polskiej hodowli koń, siodleczokę Joanna Wyżyk. Trener mówi, że nic nie stracił z formy, jednak by wolał dla niego dłuższy dystans. Wielki Daklis wygrał jego nagrodę Waldosa w tym roku. Szóstka Dragon, drugi z derbistów hodowli pana Zbigniewa Górskiego. Trener Maciej Janikowski, w siodle jockey Aleksander Reznikow. No jockey, który doskonale zna tego trudnego konia. No i trener Janikowski mówi, że po prostu zależy, czy Dragonowi się będzie chciało ścigać. Trener dodaje, że francuskie konie są szybkie i łatwiej im w krótkich wyścigach. No, 2000 to spoza grupowych wyścigów to jeden z najkrótszych. Siódemka, bardzo ciekawy, 5-letni kasztan Pieszan, trenowany przez francuski, oczywiście trenowany przez Cornelium Price, siodle jockey Dastan Sabatbekow. Koń w tym roku w Polsce się nie ścigał. No, trenerka mówi, że fajnie spisywał się za granicą. Pierwszy raz sprawdzi się z czołówką koni w Polsce. No i trenerka mówi, że to może być trudniejszy występ niż ostatnio w Szwecji, kiedy wygrał w Jogersrum. Ósemka Wasma Al-Khaledia, urodzona we Francji, 7-latka, trenują Maciej Kat przy ksiodle Polkały Zbęklarz. W tym roku też startowała dwa razy w ligach kategorii B, czyli pozagrupowych, była szósta i trzecia. No na pewno też po niej się wcześniej więcej spodziewano. Jego nagrodę Ofira, patron gonitwy, urodził się w 1933 roku w Janowie Podlaskim, wywodził się z rodu Qualian Kaiki. Ofir uważany jest za najlepszego ogiera używanego w Janowie w okresie międzywojennym. Krył tylko przez trzy sezony, od 1937 do 1939, zanim został uprowadzony, wiadomo przez kogo, do Tierska. Pozostawił po sobie trzech doskonałych potomków, witraża Wielkiego Szlema i witezia drugiego. Jego nagrodę Ofira w 1962 roku został rozegrany na dystansie 2400 metrów. W kolejnych edycjach wydłużano go do 2600 metrów. Przeznaczony był dla 5-letnich i starszych koni. Od 1991 roku do udziału w nim dopuszczono 4 latki, jednocześnie przywracając pierwotny dystans. Od tego roku wyścig skrócono do 2 km. Biegł nagrodę Ofira kategorii A dla najlepszych 4-letnich i starszych koni arabskich. Dawaj, Misio!
Ale szedł! Nie doszedł! Szybko, bo już zapraszam. Tego słońca.